Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest Fire Commander. Gra, proszę Państwa, od Movie Games, która strasznie przypadła mi do gustu. Ja swojego czasu bardzo mocno zagrywałem się w serię Emergency i ta gra mi po prostu przypomina te czasy, tamtą serię i tak dalej. Rozpocznijmy sobie grę, to jest demo. Ja to jeszcze nagrywam, kiedy nie ma pełnej wersji na Steamie. So, you want to be a fireman? Great. You need to realize that it's not a regular job though. It's a service that demands dedication and persistence. And heading an entire unit means taking responsibility for your people. The brave men and women that put their trust in you and will literally follow you into the fire. So, before you take that responsibility, make sure it's the job for you. Today, you have three missions to complete. If you decide you can handle that job, we'll see you soon at your station, which you'll run single-handedly. I nie dał mi dokończyć. W każdym razie przed nami są trzy misje, proszę Państwa. Pierwsza misja, stacja benzynowa. Dzień dobry, właśnie przejeżdżałem obok stacji benzynowej i zauważyłem pożar w pobliżu dystrybutorów. Zatrzymałem się, widzę, że ogień szybko się rozprzestrzenia. W środku są ludzie, pomocy. Podejmiemy zgłoszenie, proszę Państwa. Czy jesteśmy gotowi, aby rozpocząć misję? Jak najbardziej. Zaczynamy. Pożar na stacji benzynowej. Priorytet to uratować osoby poszkodowane oraz nie dopuścić do wybuchu zbiornika z gazem. W drugiej kolejności należy ugasić pożar. No dobrze, proszę bardzo. Czyli tak, najpierw... The priority is to save injured people and prevent a gas tank explosion. Then put out the fire. No dobrze, czyli mamy tak. Dobra, mamy aktywną pauzę, dobrze. No nie da co mi pogadać, no. Tutaj mamy ten zbiornik z gazem, tutaj widać, że ogień się rozprzestrzenia. Kogo my tutaj mamy? Mamy ratownika, mamy dwóch strażaków. Dobra, to ja proponuję, żeby zrobić może tak. Jednego strażaka, to jest chyba dowódca, jeżeli się nie mylę, ale mogę się mylić. Natomiast dajmy go tutaj szybciutko do... gaszenia tych palet. Oj, strasznie czułe jest przesuwanie. Następny. Teraz tutaj tego ludka damy... A, tutaj są drzwi w ogóle otwarte. No to dobra, to tego damy do ratowania. I... no ratownika też damy do ratowania. Dobra. Śmigamy. Myślę, że można odpauzować. Jeszcze podjadę sobie tutaj karetką, żeby było bliżej. A jak understood, to ja się bardzo z tego tytułu cieszę. Mam nadzieję, że mi pojazdy nie wybuchną. Moje pojazdy. Dobra, szybko, ratujemy poszkodowanych. Już tutaj wychodzą. Oj, straszny ten ogień. A pan co tutaj robi? Pan tu gasi dalej, w porządku, jak woda. Oni tutaj mają wodę, mają... No ale mógłbyś się za to zabrać sam, wiesz? Naprawdę. Mają wodę, mają życie, a to żółte to niekoniecznie wiem, co to jest. No ale podejdźcie, no chłopaki, no bliżej karetki. No i super, bardzo fajnie. No to teraz tak, zabieraj ta się. Ty tutaj gasisz. A ty gdzie możesz gasić, tak żeby cię nie uszkodziło? Gdzieś tutaj gaś. Ty już skończyłeś, to chodź się tu szybciutko napełni. No tak, no tutaj też trzeba było ugasić, bo to bardzo blisko tego zbiornika jest. W sumie. Dobra, gościu już tutaj mi ugasił pożar. Bardzo dobrze. To teraz tak, bierz się pan może tutaj za to. A gdzie jest kolejny strażak? Gdzie jest? Aha, tutaj jest następny. Ale dlaczego on nie... No przecież miałeś ugasić, no. No nie ugasił, no co za dziad. Oj, chyba będzie po premii. Bo już tak mi się wydaje, że tak. Dobra, ty zacznij gasić, może tutaj, no, gaś. No jak tam wam, chłopaki, idzie? No w miarę. Jest dynamika, ale można zawsze sobie spację kliknąć i jest pauza. Powiem wam naprawdę, bardzo fajna, sympatyczna gra, zresztą jeżeli ktoś grał w serię Emergency, no to ta gra zdecydowanie przypadnie wam do gustu. Kiedy jest premiera? No, niektóre strony podają, że w dniu dzisiejszym.
że w dniu dzisiejszym, czyli 15 września 2021 roku, ale na Steamie jest TBA, więc tak na dobrą sprawę nie jestem w stanie udzielić wam konkretnej odpowiedzi. Trzeba byłoby sprawdzać na bieżąco. Raport z misji. Tę misję mamy zakończoną, kontynuujemy oczywiście. No i przechodzimy do misji numer 2. A misja numer 2 to biuro. Dzień dobry, jestem stróżem w biurze Montagu Nord. Chyba tak się to czyta, nie wiem. Przechodząc za budynkiem zauważyłem pożar wewnątrz. Ogień szaleje i zdążył się rozprzestrzenić. W środku są jeszcze ludzie, którzy pracowali do późna, a dymu i ognia jest już coraz więcej. Pomóżcie nam proszę. No, pomożemy? Pomożemy. No oczywiście, że pomożemy. Podejmij zgłoszenie. Czy jesteś gotowy rozpocząć misję? Tak. Mam nadzieję, że nie spieprzymy. Pożar w kompleksie biurowym. Nie wiemy, ile dokładnie osób jest w środku, ale jak zawsze pomoc dla poszkodowanych jest priorytetem. No oczywiście, że tak. Fire in an office complex. We don't know exactly how many people are inside, but as always, helping the injured is our priority. No dobra, zaczynamy. Czyli tak. Tego damy tutaj do rozpiłowania drzwi. Tego damy, powiedzmy, tutaj, bo potrzebuję ślabany otworzyć. Tu gościa zadysponujemy w ten sposób i tego w ten sposób. Puśćmy sobie czas i karetka niech podjedzie mi tu. Mamy trochę osób rannych. Rannych. Jeszcze ranni nie są. Ale ty, co ty robisz, chłopie? No co jest? No ale jak Garrett, jak ty... Ślabany mi są potrzebne, chłopie. Kurde, no. Gościu, jełopie, idź tu. No patrzcie, no. Tu. No nie wiem, o co chodzi. Bierz tego. Ty bierz tego. Wyprowadzaj już. Ty też wyprowadzaj. O, w końcu się zabrał za robotę. Otwieraj ślabany. Ty byś tutaj mógł ogarnąć temat. Dobra, wychodźcie tu pod karetkę, bo przecież kuźwa zanim tamten... O, dobra, otworzył już. Dobra, tego tutaj trzeba uratować też. Dobrze. Tutaj można już gasić pożar. Ten... Aha, ten nie otworzy drzwi. Dobra, to niech gasi tutaj pożar. Ty, gościu, otwieraj te drzwi, bo ty możesz. No ten to ja nawet na własnych siłach wyszedł. No, całkiem dobrze. No i została nam tylko jedna ofiara, tak na dobrą sprawę. Jak ty się czujesz? A ty jesteś ratownik, tak? Dobra. Napierdzielaj te drzwi. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie powinienem tego wysłać, gostka. Dobra, ty bierz mi tutaj tę ofiarę. Dobra, jak on tam z życiem? Jakoś tam leci. To gaś tu pożar. Tego trzeba wyprowadzić. Tu, teraz już karetka może mi tutaj podjechać. Niech podjeżdża. Pomóż koledze, zostaw na razie ten ogień. Tamten sobie nie radzi. Ty daj tutaj podejść, bo ty to pierdoła jesteś jakaś. Gdzie jest ta moja beczka? Tutaj, podjedź tu. Dobra. Ty idź gasić tu pożar. Aczkolwiek, tak, idź, bo ty masz jeszcze wodę. Co tu się dzieje z pożarem? Kurczę. Chłopaki sobie tam jako tako radzą. Gdzie ja mam jakiegoś... Aha, wszyscy są już tutaj zaangażowani. No dobrze, ale nie ma tragedii. Dobra, może by tego wyprowadzić już. Jak tam sytuacja? No, sytuacja nie za ciekawie, ale może się uda. Ale nie po kurde, nie po tym. Gdzie tu gostek idzie? Tu dawaj. Dobra, chłopaki nie mają wody, to niech sobie tutaj szybko uzupełniają. Kto jeszcze ma wodę? Kto w ogóle gasi?
Jeden jest tu, a drugi jest gdzie? Aha, tutaj. On się napełnia. Oddałeś rannego? No nie oddałeś, no bo ty taki właśnie jesteś, no. Gamoń. No i okej, słuchajcie, wszystkich żeśmy uratowali. No to już jest okej, to już jest spoko. Niech oni się tutaj odleczą. Dobra, tego z powrotem tutaj zadysponujemy. Tych trzeba jakoś rozdysponować, tak żeby sobie poradzili. No ale ten ogień to się tak konkretnie rozprzestrzenia. Ja myślę, żeby to zostawić, niech to się skajcuje. Uratujmy co się da. Ale wszystkiego nie damy radę. Tutaj to chyba jakaś roślinność była. Nie, jaka roślinność, kuźwa? Tutaj biuro było. Nie, bo się zasugerowałem krzokiem, nie? Krzokiem się zasugerowałem, no i takie oto tutaj właśnie są kwiatki. No dobra, no tutaj sobie gasi gościu. Tu jest ich dwóch czy jeden? Dwóch ich jest. No to może szybciej im się zejdzie. Dobra. Jemu zabrakło wody, to niech szybciutko tutaj idzie. Chłopaki. Napierdzielać mi tutaj ten ogień. Aha, wy idziecie na drugą mańkę. No to nie za dobrze. To ja proponuję wywalić te drzwi. Tu, chodź. Będzie bliżej. O, ten sobie ładnie sam gasi. Ty się uzupełniłeś? Uzupełniasz się. To dobra. Zaraz wspomożesz kolegę. No i kicaj tu. A wy? O, okej, chłopcy. No to wskakiwać mi tutaj ładnie. Dobra, już. Ale proszę z dala od płomieni, dobrze? Proszę nie wchodzić w ogień, tylko z daleka. Ten też się musiał wgramolić. Ale po co ty wchodzisz w ogień? Grzecznie pytam. Kolega tak ładnie z daleka, a ty gramolisz się jak głupi. Dobra, chłopcy, macie jeszcze wodę? Macie. To ugaście, jakbyście mogli to. Tylko nie wejdźcie tam. Tutaj, co za pierdoły jakieś, no. Nie wiem, to chyba OSP jest jakieś. Dopiero się uczą. Natomiast no jakoś to idzie. Lepiej lub gorzej, ale to się wypala, więc dobra, niech się wypala. Przynajmniej tyle. Nie będziemy tam pchać naszych ludzi. Tutaj gościowi wody zaraz braknie, więc trzeba go będzie cofnąć. Niech sobie uzupełni. O, pss. Dobra, tutaj chłopaki... Niech cofną się tędy, niech nie przechodzą tu przez ten korytarz. I dawajcie tutaj, podleczycie się trochę. Chociaż tam z życiem to nic im nie jest, ale uzupełnią też wodę. O, tam jeden waleczny wojownik walczy. Dobra, ten się jeden uzupełnia, dobrze. Ci też się leczą, uzupełniają, dobrze. To jest fajne ustawienie tych karetki i beczkowozu, bo robią dwie rzeczy w jednym czasie, nie? O, tutaj już zgliszcza są, to już się tli nieco, więc nie będziemy ich tam wpuszczać. Tych można już zadysponować tu. Ale czego się drzesz? A ty chodź, bo ty, no widzisz, i po co się żeś tam wgramolił? Tu koledzy już idą, oni są pełni entuzjazmu i wody. O, i ten też się, no... Ja pierdzielę, no. Co z tymi ludźmi jest nie tak? Gramolą się tam. No, ten też prosto w płomienie włazi. Dobra, ładnie proszę mi to gasić. Tu kolega. Kolega jeszcze się uzupełnia, ale zaraz się uzupełni. I będzie zdatny do użycia. Już? Jeszcze trochę? No i jest. No to chodź. To chodź, wspomożesz innych swoich kolegów. No i ci tutaj, no i gramolą się prosto w płomienie. Ech, ty synku. Dobra. Ten przynajmniej z daleka. Jakiś kumaty był. No dobrze, zobaczmy jak to tu wygląda. Uch, ale żywioł normalnie. Ale dają radę, chłopaki, dają radę. Dobra. Tutaj, tak, wszystkich poszkodowanych uratowaliśmy, więc bardzo dobrze, prawidłowo. Chłopcy, chodźcie tutaj, od tej strony będziecie psikać. Psikać. O, tu już się coś zajmuje, to gaś to od razu. Chodziło mi o biurko. Ale można i tu. Po komputerze, wodą, oczywiście, jak najbardziej.
proszę nie robić tego samego w domu, proszę państwa. Jeżeli chodzi o urządzenia elektryczne, nie pryska się wodą. Tak się pożarów urządzeń elektrycznych nie gasi. Każdy strażak wam to powie. No i dobra, i ugasiliśmy ogień, uratowaliśmy wszystkich poszkodowanych, 5-5, bardzo fajnie. Kontynuujemy zatem. Została nam trzecia misja. Magazyn. Dzień dobry, jestem pracownikiem magazynu. Pracowałem jak zwykle, gdy usłyszałem wybuch. Nie wiem co to było, ale teraz wszędzie jest ogień. Płonie wnętrze magazynu i niektóre toksyczne odpady. Pomocy! No to podejmujemy zgłoszenie, ruszamy na pomoc. Pożar w magazynie przy 26 ulicy. Na miejscu jest wielu poszkodowanych na dużym obszarze. Możliwe zanieczyszczenie chemiczne. Zachować najwyższy poziom ostrożności. Ajaj, kapitanie, i ruszamy. Fire in the warehouses on 26th Street. There are many injured over a large area. Possible chemical pollution. Proceed with the utmost caution. No dobra, to teraz tak. Mamy jednostkę chemiczną, chemika mamy tutaj, strażaka chemika. Kogo my tu mamy, jeżeli chodzi o poszkodowanych? Raz, dwa, z dwoje. I nikogo więcej nie widzę. O, tu jest dwoje leżących. No. To wszystko to są chemikalia, orzesz ty, synku. Dobra, tutaj mamy pożar jakichś chemikaliów. I co my mamy? Aha, mamy armatkę, mamy beczkę, mamy karetkę. Dobra, to teraz tak. Co mogę zrobić, jeżeli chodzi o no, może technika najpierw. Bo tu widzę bramę. Aha, ale tutaj... Wiecie co? Ja bym go użył, bo tutaj chemikalia się palą. Do tego bym użył tutaj. Tu bym wywalił normalnie siekierą i przydzielił jeszcze jednego strażaka, albo może nie, strażaka nie. Tego tutaj bym dał. Ten niech już gasi tutaj pożar w tym miejscu. Zostało mi dwóch ludzi. Coś się jeszcze hajcuje? Aha, tutaj się hajcuje coś. O kurczę, ale tu są zbiorniki. Dobra, to ja myślę, żeby... Nie, zrobimy inaczej. Ludzi przydzielimy tu. Gdzie jest większy pożar? Tutaj jest tak na dobrą sprawę niewielki, na razie przynajmniej. Aha, tutaj jest też. Dobra, to ja go tutaj dam. Niech on tu kica. To co prawda ratownik, ale może sobie jakoś da radę. Mamy armatkę, więc armatki użyjemy na początek tu, bo tu są zbiorniki, więc lepiej, żeby to nie dupnęło. I dobra, odpauzujemy, zobaczymy jak nam pójdzie. Karetka od razu niech tutaj podjeżdża. Jezu, jak ten chemiczny, jak on się kurczę grzebie. I beczkowóz obok. Kto pierwszy rozwali drzwi? Dobra, ten wygrał. Będę pauzował. A, nie da się w ten sposób. A, karcie, takie cwaniaki, dobra. A może się da? Czekajcie. Da się go podnieść, jakoś zadysponować, żeby go podniósł? No dobra, da się. To ty podnieś tego. A ty, przyjacielu wesołego diabła, podnieś... O. Znaczy, wiesz co? Aha, ty będziesz go reanimować. No ale... Nie chciałbym, żeby tutaj akurat. Nie da się go wynieść? A, bo to ratownik jest. Jać się, to on będzie. To on będzie to robił. To nie. To zamienimy rolami. O. Bo ja chcę, żeby oni do karetki ich zabrali. Czy ty już wywaliłeś te drzwi? Wywaliłeś. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj w środku. Teraz bym chciał tak. Gdzie tu są jakieś drzwi? Tu są. To ty wywal te drzwi, a ty, gościu, uratuj mi tego chłopka. Dobra, zobaczmy. Ten już tutaj może wynieść poszkodowanego. Ten już biegnie. I też może wynieść. Tutaj mamy strażaka, on może już zacząć gasić. Ty możesz już tutaj wychodzić. A ty?
A no weź, bo tam się zatacza, no weź go. Zlituj się nad nim. No idź tam. Co się dzieje? Co robi armatka? Armatka właśnie ugasiła. Dobra, proszę gasić tutaj. Proszę gasić, ależ emocje, proszę państwa, to jest, kurczę, coś nieprawdopodobnego. Ty już tu ugasiłeś, to możesz gasić tu? Możesz, jeszcze wodę masz. Dobra, ten już jest gotowy. Co tu się dzieje? Można gasić to. Następny. Oj, coś, ale coś dupnęło. Tylko co? Nie wiadomo. Ale widzę, że tutaj konkretnie już się robi. Czy armatka nie może mi tego też zgasić? Ja bym wolał, żebyś ty jednak w środku gasił. Kurde. Dobra. Ty byś wspomógł kolegów tu w środku. Czy wy wszyscy żeście poddawali ludzi? Tak. No to proszę się gramolić tu. Wiesz co robisz, naprawdę. To się lenią. O, a ten se stoi i się patrzy. Ale jaja. Normalnie, co za mogiel. A ta armatka też nie. Kto tym steruje? Chyba ja. Ach, tutaj jeszcze się jara. Dobra, gramolić się do środka. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra, tu się udało. To jest ugaszone. Okej, okay, ty masz wodę jeszcze? Masz. No to zabieraj się, chłopie, tu. A armatka w takim wypadku niech jedzie i gasi tutaj. Co się dzieje w środku? Tutaj, w magazynie. Tu w środku się dzieje nie za dobrze, no ty jeszcze masz wodę. Rany Chrystusa. Co do licha. Tu już znowu się zaczyna tlić coś. I tu się jeszcze... No tak, no to tak będzie wybuchało co chwila. Chłopaki, co wy tam dziergacie? Tu coś się dzieje. Dobra, ale ja bym ich w takim razie uzupełnił. Co, okej, okay, już, tak? No to... Aha, to się da zgasić? Nie da się zgasić? Dlaczego się nie da tego zgasić? Dlaczego nie mogę... Przecież oni mają jeszcze wodę. Ale gdzie się tam ładujesz, no? Aha, chyba, że to jest rzeczywiście... O, da się, dobra, super. To już jest chyba ugaszone. Jesteś w stanie zgasić mi to? Tam coś się jeszcze tli. Na całe szczęście ugasiliśmy. Uratowaliśmy wszystkich. Chłopaki, podejdźcie tutaj. Trochę się podleczycie i uzupełnicie. Wy tutaj pod beczkę. A ty bliżej pod beczkę, bo pewnie nie sięgasz. No ten to zanim przyjdzie to... O, tutaj jeszcze, no gajżesz to, no. Bez jaj. Dobra, no jakoś tutaj się... A, tutaj znowu jeszcze się coś tli, no. Dasz radę tam sięgnąć, czy trzeba iść... O, syneczku. Dobra, to ty nie. Bo tutaj chłopaki są bardziej żwawi. No, ale chodźżeś, no przecież ci kazałem tutaj przyjść. Chłopcy, na tyły. O, samochód tam nie podjedzie niestety. Chyba, że... Dasz radę psiknąć? Nie. Nie, ten tam nie podjedzie. O. Tędy się gramolicie? No to ciekawe. No, czasami, kurczę, nie chcą reagować, ale no trudno. Ten tutaj może bliżej podejść. O, się w tamci to się... No oczywiście. Po co to uważać, nie? Lepiej się wgramolić prosto w ogień. No dobra, ale coś się jeszcze tutaj hajsuje. To jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Okay. Gdzie tu co się... Gdzie tu... O, tutaj jeszcze. No dobra, ale to armatka może podjechać przecież, nie? Weź jeszcze ugaś, nie wygłupiaj się. Że coś, nie daj Boże, wybuchnie. Tak, po ludziach, po kolegach, pewnie. Oczywiście, jak najbardziej tak. Polecam coś takiego robić. Ten mi nie oddał kasy. Oto go przejadę. No proszę państwa... Ukończyliśmy wszystkie trzy misje. Na tym kończy się demo. No i cóż, no, ja chętnie pogram dalej, jak ta gra już wyjdzie. Natomiast chciałbym poznać państwa zdanie, co państwo myślicie na temat
Fire Commander i kto z Państwa zdecyduje się na zakup tej gry i rozpoczęcie przygody strażaka. Ode mnie to wszystko, zapraszam na naszego kanałowego Discorda. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrypcjach, jeżeli ktoś jest nowy lub jeszcze nie subskrybuje. No i cóż, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.